Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj jest piątek, jak to oglądacie. I jak wiecie, codziennie rano wrzucam odcinki tutaj na kanał. Postanowiłem, że jutro, korzystając z tego, że jest sobota, troszkę inaczej to rozwiążemy i zamiast zrobić odcinek, zrobimy sobie porannego live'a, który później, jeżeli nie będzie żadnych praw autorskich przez muzykę, która poleci w tle, no to zostanie na publicznym, tak że każdy będzie mógł sobie to obejrzeć w formie odcinka. Więc zachęcam wszystkich do tego, żeby zostawić łapkę w górę, żeby zasubskrybować kanał i zostawić dzwonek, żebyście jutro wiedzieli o live'ie, który odbędzie się po prostu rano. Nie wiem o której godzinie, czy to będzie o 10, czy to będzie troszkę później. Zobaczę, w sensie gdzieś w porannych godzinach po prostu. Myślę, że 10, 11 jakoś tak po prostu pogramy sobie chwilę na live'ie, więc tyle z mojej strony. Życzę wam miłego oglądania i pamiętajcie o tym live'iku jutro, bo to jest bardzo ważne. Chciałbym z wami spędzić właśnie live'a, bo odcinków rzucam dużo, a live'ów nie mam w ogóle, więc tym razem live w formie odcinka jutro rano, więc zapraszam. Siemano wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypce, jesteśmy oczywiście tradycyjnie, jakże, prawda, dzień w dzień na Parionowie. Aż musiałem sobie poduszkę poprawić tutaj, bo jakoś tak kurczę, a się nie przygotowałem przed odcinkiem, nieważne. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Szczypce i oczywiście jesteśmy na Parionowie. W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że muszę w końcu pójść pogadać z moim klonem, ponieważ zauważyłem, że akurat jest na serwerze. Widziałem go tam gdzieś na wyspie, jak sobie biegał. Więc pójdziemy z nim po prostu porozmawiać o całej tej sytuacji, która się dzieje, bo on chyba nie jest świadom tego, że stary ja jest tutaj na Parionowie, a to. No jest spora zmiana, której nie da się ukryć, że to trzeba, prawda, wziąć pod uwagę, bo jak on spotka starego mnie z brodą i pomyśli, że to jestem ja, tylko że sobie brodę założyłem, no to może być naprawdę cienko, więc za chwilę sobie do niego pójdziemy o tym porozmawiać. Dodatkowo wiemy doskonale, że jest tutaj, że się pojawiają kamienie, że jest kamień bólu, jest kamień... Jakie są już kamienie? Jest kamień mądrości od Emilii, jest kamień nieskończoności i czekamy ciągle, aż się pojawią następne kamienie, które prawdopodobnie na dniach się będą pojawiać, co bardzo źle wróży tutaj na to wszystko, biorąc pod uwagę, że Dave ma rękawice, o której ty zresztą muszę z nim porozmawiać, bo to jest niebezpieczne, że on nie ma w ogóle to tym śmiertelności, aż sobie to wezmę, bo może się przydać, nigdy nie wiadomo, czekaj, hasło do YouTube. Login wiesz jaki? Hasło stary Szczypce pod... A, to jest to, dobra, już wiem co to jest, dobra, tak, przez to odzyskałem dostęp do kanału, więc okej, to jest to, co Emilia odzyskała, no, na całe szczęście odzyskaliśmy dostęp, dobra, nieważne. I lecimy do klona, nie ma co przedłużać, ponieważ musimy być u niego jak najszybciej, żeby z nim o takich rzeczach porozmawiać, właśnie, że my mamy przecież ten dolny system podróży. Dlaczego ja teraz jakoś chciałem jechać łódką, czekajcie, lecimy sobie tu, no to mam nadzieję, że tam jakaś łódka jest, znaczy łódka, nie łódka, tylko jakiś wózek, bo jak nie ma wózka, to jest lipa, tylko czy... No i pytanie, czy ktoś mi to zamknął? Oczywiście, że musiał być jakiś śmieszek. Jakie tu było? Jaki tu był obraz? Dobra, nieważne, niech jest ten. Dobra, jest wózek, dobra, lecimy w tym wózkiem, w taki... Bardzo śmieszne. Ktoś mi zamurował przejście, w ogóle nie mogłem zjechać na dół. Dobra, nieważne. Lecimy sobie na dół w takim razie, żeby dostać się jak najszybciej na wyspę klona. Oczywiście w międzyczasie zahaczymy o moje laboratorium. Jezu, jak ja dawno tędy nie jechałem, naprawdę, przysięgam. No ale nie ma co, ja totem biorę w łapę, bo ja się boję tutaj podróżować i teraz już nie wiadomo, co mnie tu może spotkać. Dobra, korzystając z tego, że akurat w tym momencie sobie jadę i za bardzo nic innego nie mogę zrobić, to zapraszam was bardzo serdecznie na mój kanał Szczypce Plus, ponieważ tam codziennie wlatują odcinki z Among Us. A dzisiaj, jak to oglądacie, to był kolejny dzień, kiedy się lekko spóźniłem z odcinkiem. Nie wrzuciłem go o godzinie 14, bo godzina 14 jest za 5 minut, jak to nagrywam. Ale muszę się wyrobić z wszystkimi innymi rzeczami, jest mnóstwo rzeczy do roboty, więc nie zdążyłem tego zrobić na czas, ale to nie jest problem. W ogóle teraz ogarnąłem, że nie mam dźwięku w Minecrafcie. A nie, nie mam dźwięku po prostu tych torów. Co jest? Czekajcie, co to musi być? Czajcie, że... Nie mam dźwięków torów? A to... Dobra, nieważne. W sumie to dobrze, jak nie ma, bo są wkurzający ten dźwięk. Nieważne. W każdym razie na plusa możecie wbić, ponieważ tam jest ten Among i mam nadzieję, że wam się takie odcinki podobają w sumie, no bo Among Us jest super fajny. W ogóle... Czy ja dzisiaj rano wrzuciłem odcinek na ten główny? Też nie wiem. O Jezu, jeżeli ja znowu wrzucę z opóźnieniem, to jest masakra. Nieważne. W każdym razie już jesteśmy, mam nadzieję, że blisko. Ja tu... Aż wiecie co? Aż sprawdzę, czy ja wrzuciłem ten odcinek, bo wydaje mi się, że go nie wrzucałem, ale chyba był zaplanowany. Dobra, był zaplanowany, okej. Uf, dobra. Wleciał sobie odcinek na plusa, wleci oczywiście dzisiaj, więc też był, więc zapraszam, codziennie odcinki są. Dobra, wracając, ponieważ już dojeżdżamy, tam widzę, że jest skręt, wielkie rozgałęzienie, prawda, wszystkich dróg, więc tutaj w tym miejscu
No już byśmy, moglibyśmy do przodu pojechać, a tu musimy pojechać tylko po to, żeby zawrócić i pojechać do klona, ale dobra, mam nadzieję, że szybko to pójdzie. Dobra, tu wysiadam już, mamy wózek, zmieniamy drogę, bierzemy, siadamy w wózek, jedziemy z powrotem i od razu do klona. No i super, mam nadzieję, że to działa, że nikt tego nie rozwali, bo jak ja pojadę, dobra, już myślałem, że dalej z powrotem pojadę. To by było straszne, no ale dobra, jesteśmy już blisko klona, czy on tam gdzieś jest? Nie widzę się jego niku. Lecimy, lecimy i zarabiedziemy. Dobra, tu mamy tory. Nieważne, co ja gadam w ogóle. Dobra, jesteśmy u klona, dobra, łup. Pięknie, ale powiem wam szczerze, że jego przystań mi się bardziej podoba niż moja, ale te kwiatki, one biją chyba. O, oczywiście, że biją, Jezu. Dobra, jesteśmy tutaj w jego gaming roomie. W ogóle jakie on ma przejścia, że to trzeba przez gaming room przechodzić, żeby dostać się do niego. Ale dobra, tu. No nie mogę tego kliknąć. No, przysięgam. Czekajcie, może przez to, że mam totem w ręce? To, przez to, że mam totem, dobra. Otwieramy to i idziemy do niego na górę. Zobaczymy, co tutaj się takiego ciekawego dzieje i zobaczymy, ile on wie. Ile tu się pozmieniało w ogóle. Ciekawy jestem, czy tu się coś... O! Halo, klon! Halo! Siema! Siema! Jak my się dawno nie widzieliśmy. No. Gdzie ty byłeś? Gdzie ty byłeś? Czekaj, czekaj. Proszę, czym chata bogata, tym goście srają, proszę. Proszę bardzo, proszę się poczęstować. Ale nie jestem głodny akurat teraz, wiesz, bo przyjąłem ziemniaka ze swojego zjadłem. Dobra, nieważne, co u ciebie? Wszystko w porządku u mnie. Wszystko w porządku? To dobrze, no, dobrze, jak się Maja miała? Maja? Dobrze, ostatnio się ukrywałem w swoim bunkrze, bo doszły mnie pogłoski, że no nie jest dobrze. No nie jest dobrze, czyli wiesz. Inaczej bym nawet powiedział, że jest źle. Jest źle, a co wiesz? Wiem, że... Moment, co wiem? Co ja wiem, poczekaj, a wiem, że rękawica jest stary. No, no dobra, to wiesz już coś. Ten, że Davidson ma rękawicę, to wiem. No. I ten, i że pojawił się nowy kamień. No, nawet nie jeden, pojawił się kamień mądrości i kamień bólu, a to kamień bólu to wiesz, dobra, nieważne. Kamień bólu to wiem, ale mądrości to nie wiedziałem. No, no więc jest lipa, czyli w bunkrze siedziałeś, mówisz, to ja tu byłem i cię nie mogłem znaleźć, ale w sumie w bunkrze nie patrzyłem, dobra, nieważne. W każdym razie... Czemu ja schodzę do tego bunkru? Nieważne, chodź na górę. Chodź na górę. Ja już tak odruchowo, bo jak powiedziałeś o bunkrze, no to tam zacząłem iść. Dobra, idziemy tutaj na górę, żeby wyjść z tego. Sytuacja jest nieciekawa, powiem ci, klon. Jest napięta. Jest napięta z tego powodu, że... Chodź, musimy... Co? Czemu? No nie, zasiadam. Pogadaj. Aha, ale to nie, traćmy czasu na siedzenie. Chodź, bo musimy podróżować w tym samym czasie, wiesz? No, ała, dobra, chodź tutaj na dół, zejdziemy, znowu schodzimy, ponieważ musimy pójść do tego wózka, z powrotem wrócić na palionową, muszę ci coś pokazać. Albo czekaj, wiesz co? Nie wracajmy, za dużo czasu stracimy na tym, żeby podróżować, ewentualnie później ci to pokażę. Co? W każdym razie powiem ci tak, znalazłem, albo inaczej, na palionowie jest drugi ja, czyli w sumie, ej, teraz to ogarnąłem, jestem ja, ty jako mój klon i jeszcze stary ja. O Boże. A będzie... Klon jako stary? Ej, czyli ty w sumie jesteś w stanie spotkać mojego starego mnie, teraz tak ogarnąłem, czyli... A gdy ja jestem tobą, to potrafię spotkać ciebie z przeszłości? Czyli jesteś w stanie spotkać sam siebie. Dobra, czyli jednak to jest możliwe. Dobra, nieważne. W każdym razie, słuchaj, sytuacja wygląda tak. Jest tutaj... O, aż mi budzik zaczął dzwonić. Jest sytuacja taka, że w tym momencie jest tutaj... Znaczy, nie w tym momencie, ale ogólnie na serwerze do serwera ma dostęp, bo przyszedł z przyszłości stary ja. Taki jak ja, tylko z brodą, nie? Po prostu. I tak. No. Sytuacja wygląda tak, że on przeżył. To pstryknięcie rękawicą, które zniszczyło wszystko tak naprawdę, nie? On nie wiem, jak on to zrobił, ale przeżył i przyszedł tutaj nam niby pomóc. Ale przejął kontrolę nad moim kanałem. Czekaj, przerwę ci. No. Czekaj, czy ja chcę to wiedzieć? A ja przeżyłem? Twojego grobu nie było. Więc może tak, albo nikt po prostu się nie pochował. Nie wiem. Nie wiem, ale po prostu... Ale nie przeżyłem, dobra. Tak, ale też nie wiadomo, czy w tamtej rzeczywistości, czy ty istniałeś w ogóle. To też jest ciekawe i w sumie nie wiem. Ale nieważne, czekaj, to nie jest ważne w tym momencie, bo gubimy wątek, a ja już się gubię. Sytuacja wygląda tak, że on tam stworzył taką swoją tajną bazę, w której ma jakby plan działania. Pierwszy punkt, jak dobrze pamiętam, pierwszy punkt w tym planie działania to było... Ale kto ma plan? No ten stary ja. Pierwszy punkt w planie działania był... O Jezu, co tam było? Przejąć mój kanał, o! Drugi punkt to było zlokalizować rękawice. Trzeci punkt, ukryć wszystkie kamienie przed wszystkimi. W szczególności kamień nieskończoności. I... Kamień nieskończoności, Leon.
Tak, czyli... czyli to jest najmocniejszy. To jest prawdopodobnie tak, no bo on był też pierwszy. Więc w szczególności Kamień Nieskończoności i ostatni punkt z tych, które tam były zapisane, ale był piąty punkt, który były trzy kropki, co znaczy, że plan jest dalej pisany. To czwarty punkt był... Albo trzy kropki jako koniec. Koniec wszystkiego, końca... Koniec, nie wiem, trudno końca. Mi to powiedzieć. W każdym razie, chodź, muszę ci o czymś powiedzieć. No. Tu ukryłem pewną rzecz. I jest to Vibranium Orb, który myślałem, że jest Kamieniem Nieskończoności. Ale podejrzewam, że nie jest. Znaczy, on wygląda tak, jakby mógł być, patrz. Bo widzisz, jest taki... No jest. No wygląda trochę, nie? Ale... Czekaj, przepalić. Tak, spróbujmy go przepalić. Czekaj, ja to zamuruję, żeby tutaj nie było tego... Ale czemu na mojej wyspie? Wiesz co, pod latarnią najciemniej. Chodź, gdzie masz jakiś piec? Faktycznie. No w domku, nie? Dobra, a masz tam jakiś węgiel? Bo ja nie mam nic. Chyba ja. Dobra, no czekaj. Dobra, nie przepalałem. No czekaj, tu masz jakiś węgiel. O, masz, dobra, bierzemy. I uwaga. Dobra, działa przepalanie. Teraz tak naprawdę dowiemy się, czy to na pewno jest Kamień Nieskończoności. Nie patrz. Dobra, widzę, że to jest jakiś Vibranium Ingot, ale czy my z tego coś możemy zrobić? Poczekaj. Wygląda to tak. No. Vibranium Ingot. Czekaj. Możemy z tego zrobić Vibranium Nugget. Nuggetsy? Ta. Tylko... To są samorodki, to nie. No, ale nie wiem. A blok z tego? Ale to byśmy potrzebowali tego więcej, ja tego nie znalazłem tyle. Więc, no wiem, więc w sumie dobra, wiem. Jeszcze nie skreślajmy tego, ale musimy to ukryć, więc ja to idę ukryć w tamtym samym miejscu, gdzie to było. No, ukryj to w bo tam miejscu. To było dobrze ukryte, skoro ty... Czekaj, jak się tam wychodzi? Ja tu się tego tu... znalazłem, to ta. Znaczy, że... Nikt to znaczy, że nikt tego tam nie znajdzie, dobra. Więc tam to idziemy schować, ale jeszcze jedną rzecz musimy sprawdzić. A mianowicie bazę Świrusa. Ponieważ to on teoretycznie zabrał mój... mój ten... Wiesz co? Mój kamień. Ten nieskończoności. Co oznacza, że jeżeli ten kamień nieskończoności dalej jest tutaj gdzieś, to jestem w stanie i ja odzyskać moce, a najgorzej, nie, że... Nie możesz odzyskać już mocy. Jak odzyskać? No mogę, bo są w tym kamieniu. Jak ja ten kamień znowu dotknę, to znowu odzyskam je. No. Poczekaj, musimy łódkę znaleźć. Czemu my tak łazimy? Chodź, musimy popłynąć tam. Łódkę potrzebujemy. Czemu tu nie masz łódek? Co to jest za port? Ale jest... No bo na zewnątrz są. Jest port, tutaj jest wewnętrzny i zewnętrzny. No dobra, to idziemy na ten zewnętrzny. Dawaj, bo musimy tam szybko popłynąć. Znaczy szybko. No nie śpieszy się, ale dobrze byłoby tam być jak najszybciej. Dobra, tu jest ten. Dobra, siadaj do mnie. Jesteś? No oczywiście, że sobie nigdy nie trafisz. Dobra. Płyniemy w takim razie w tamtą stronę. Co to jest za tabliczka? A to ja ją dałem. Poszukiwany stary Szczypson. Dobra, nieważne. No już wiemy, że on tutaj jest gdzieś. Dobra, nieważne. Lecimy w tamtą stronę. I teraz tak. Jeżeli Świrus ma ten kamień, ja go zdobędę i odzyskam moce, to mamy jakiekolwiek szanse w ogóle z kimkolwiek walczyć. Ale jeżeli tego nie odzyskamy, to mamy problem. I nie wiem, co mamy zrobić wtedy, jeżeli tego nie odzyskamy, ale mam nadzieję, że tam coś znajdziemy, jakąkolwiek wskazówkę tak naprawdę. Dobra. Tu jest kolejna łódka. Masz flaka, czy nie? Masz flaka? Masz? Dobra, to lecimy flakami, szybciej będzie. On w ogóle stary żyje, czy nie? Kto? Świrus. No on nie zginął. Właśnie, on znikł po prostu. Znikł razem z tym moim kamieniem. I teraz podejrzewam, że on żyje i... Było to skażenie palionowe. No tak, ale on miał bazę poza. Ja wiem, że miał poza, ale może jakoś się zaraził. No to nie wiem, to zobaczymy, może znajdziemy jego trupa obok kamień. Kamień? Jest taka szansa, no ale jeżeli on miał kamień, jeżeli on przejął moje moce, no to może być też taka sytuacja, że po prostu, jakby to powiedzieć, on... Jesteś? Ja wbijam się na tą kopułę, bo z niej szybciej jest się tam dostać, wiesz? A. Tym flakiem po prostu się przedostaje i... I to jest najlepszy sposób chyba póki co istniejący na przedostanie się na drugą stronę. Najszybszy w każdym razie na pewno, jak się ma flaka. Dobra, czekam tu po drugiej stronie. Oczywiście ty jak zwykle jesteś leniem i nawet cię nie widzę. Lecę dur. Lecisz dur? Nie widzę cię dalej, gdzie ty jesteś? Lecę dur. Czekaj, ja lekko się cofnę, żeby tu zobaczyć. O, tam jesteś, dobra. Jeny, ale ty tak wolno wchodzisz, we tam się strzelaj tym flakiem ciągle. Tu! Ciągle? I od razu flakiem do góry, nie podskakuj tam nic, pum! O, widzisz? O, no i kozak, super! Ała, boli! Dobra, i teraz stąd tutaj trzeba się wyświetlić, wystrzelić w tamtą stronę. Dobra.
I to powinno nas idealnie dorzucić do tej bazy. Tylko musisz odpowiednio się odbić od drzewa jakiegoś. Jest, lecę dół. O nie, nie udało mi się. Nie udało mi się, ale dobra, i tak jestem już po drugiej stronie. Dzięki tym flakom to tu jest wszystko możliwe, raz, dwa. Dobra, jestem już przy bazie. Szybko. Co? Szybko. No jasne, że szybko, z flakami to jest zawsze szybko. Gdzie ty jesteś? A tam, dobra, 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 no bo nie wiem, bo się ociągasz jak nie wiem, jak nie wiem co. Ty, drzwi tu są otwarte, czyli ktoś tu mógł być. Ale nie wiadomo, czy to... Nie, może tam, dobra, chodź. Zawsze, zamykaj zawsze jak coś. Dobra, będziemy zamykać, dobra. Ej, tu są tabliczki jakieś, czekaj. Świrus, wiem, że tu jesteś, oddaj mi kamień. Uwierz mi, nie chcesz, żeby wpadł w ręce Dave'a. Gdzie ty widzisz to? Tu, patrz tabliczki. Czyli stary ja już tu był, czyli czekaj, czyli w tym momencie, jeżeli mamy skąd takie tabliczki... Skąd wiesz, że to stary ty napisałeś? Skąd wiesz, że to stary ty napisał? No bo... To mogła być Milki i Klot. I ja. W sumie tak, ale chodzi o to, że znalazłem plan. Zlokalizowanie rękawicy, czyli zlokalizował rękawicę, wie, że mają Dave, a później ukrycie wszystkich kamieni, w szczególności kamienia nieskończoności i szukał Świrusa. I wie, że go ma, nie? Czyli mamy problem. Czyli w takim razie już... Czyli już rozpoczął to szukanie. Ja w sumie nie wiem, czy ja mogę ufać temu staremu mnie, czy nie. No właśnie, ja chciałem zapytać się, czy stary ty on jest dobry, czy stary zły? Nie wiem, właśnie. Nie wiem, nie wiem. Jest to zagadka dla mnie wielka. Już jak mnie tu dawno nie było. Przeszukamy to, stary. Może no, ale... tu gdzieś jest coś. No czekaj, tu była jedna rzecz taka. Tu trzeba było to. Dobra, wiem, że tu jest to przejście po prostu, więc nie będę nic rozwalał. Tu nie ma. Tu nic nie ma dalej, tak jak nic nie było, tak nic nie ma po prostu. Dobra, czekaj, ja tu to muruję. Tu stare przejście, nie? Tu jest przejście jakieś. No tam na dole, ale to jest przejście do Palionowa. Ej, właśnie, ciekawe czy ona jest dalej. Nie, nie może być dalej aktywne. Mi się wydaje, czekaj, schodzę na dół. Czekaj, jest to aktywne? Jest aktywne. Dzień dobry, przyszedłem, przyszli, znaleźli, syn marnotrawny. To wycisz się na chwilę, bo nagrywamy odcinek. Aha, o kurde, sorry. Dobra, mam ten przycisk, klon, chodź. Otwieramy to. Tu. Oj, Jezu, ale dostałeś. Dobra. Zobaczymy, czy przedostaniemy się tym na Palionowa. Wydaje mi się, że to jest zamknięte tam. Że tymi szybami to będzie zamknięte. Nie, i nie... Aha, szyby są. No, w sensie, nie, że ta kopuła cała, nie? Więc mi się wydaje, że nie dostaniemy się tam. Było miejsce pod ziemią, gdzie nie był szyb. Było, ale to było tylko tam z twojego bunkru. Tylko tam. A wiem, gdzie tam, gdzie uciekłeś. No. W sumie to tam. Ale będzie peka, co? No, super było. Czekaj, bo... A strzelam się flakiem, bo to też tu jest szybciej. Flakiem też jest szybciej, no spróbuj sobie flakiem. Tylko nie wiem, w sumie kurczę, czekaj, dobra. Nie no, stary, to jest chyba otwarte. Dobra, dawaj, lecimy tym. No to jest chyba otwarte, bo nie widzę żadnej szyby przed sobą. Dobra. Czyli dostaniemy się w ten sposób na Palionowo, tylko my nie mamy skafandrów, stary, to my tam zdechniemy. A nie, jest szyba, jest szyba. Dobra, dotarłem do szyby. Nie możemy przejść dalej. Jest to zamknięte. Dobra, cofaj. Nie ma co tutaj przybywać. No, bo tutaj to w takim razie, skoro to jest zamurowane, to nie mamy tutaj czego szukać. Więc z powrotem wracamy. Dobra, no i w tym momencie kończmy ten odcinek, bo w sumie to nie wiem, co mamy więcej zrobić. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli chcecie następny odcinek taki, prawda, piękny, to koniecznie łapka w górę. Widzimy się jutro o 10 rano. Więc tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro. Na razie, pa, pa.